moje pierwsze pytanie jest takie, że zaprezentowałaś okładkę płyty Gaia Hornby, na której nie ma twojej twarzy i ciebie nie ma. Dlaczego taki tik? Trik wystosowałaś? Wiesz co, bo miałam takie wrażenie, że już naprawdę ta moja twarz jest znana. Mhm. A przy tym albumie chodziło mi nie o moją twarz, a o muzykę, o dźwięki, o słowa przede wszystkim. A ten rysunek, ten Musgrove, który tam jest, ten kłębek, to też po prostu mi się jakoś wszystko skleiło, bo ja tego narysowałam, to jest duże słowo, mówmy się, 4 lata temu. I to jakby tak mi towarzyszyło w życiu przy różnych okazjach i było jakoś takie naturalne, że to po prostu to, że taki śmętnik w głowie, jakaś rozkmina, ale z drugiej strony też ja znajduję w tym kłębku jakąś harmonię. A czy to był taki mes trochę, jaki jest na okładce podczas tworzenia tej płyty? To jest takie odzwierciedlenie tego studia i tego ciebie i tych trzech chłopaków? Wiesz co, trochę studia, ale też tego, co się działo w mojej głowie i trochę się jeszcze dzieje, wiesz, bo okazuje się, że to dojrzewanie to całkiem skomplikowana sprawa jest. To nie jest w ogóle proste, a w ogóle to, wiesz, skończyłam już 18 lat temu, 18 lat już trochę czasu temu, i wiesz, w dowodzie jestem dorosła, nie spodziewałam się, że jeszcze będę doroślejsza i tak ta dorosłość mnie wzięła, wiesz, z zaskoczenia, więc faktycznie lekki chaos, lekkie zamieszanie w tej głowie, zresztą nadal. A powiedz mi, bo właśnie kiedyś mi powiedziałaś na konferencji pewnego z filmów, że to będzie taka mocno bardzo tekstowa płyta i zastanawiam się, czy nie boisz się odbioru swoich fanów na te teksty, jak oni to zinterpretują, czy nie będą za mocne te teksty, za lekkie, zbyt freakowe, dziwne takie? Tak, no taka obawa pojawiała się i pojawia się co jakiś czas. Natomiast taką konkluzję mam w ogóle ostatnio a propos życia, że trzeba żyć tak, jak się lubi. I jeżeli to będzie oznaczało, że po prostu mnie mniej osób polubi, to okej, ale wiesz, skoro ja siebie bardziej lubię taką i mi to bardziej odpowiada i mi sprawia to więcej szczęścia, no to tylko tak. A co chciałeś przekazać przez ten wers utknęła między chce w drodze do muszę? Wiesz co, to był taki moment w moim życiu, w którym wpadłam w trochę rutynę, wiesz. Kolejna piosenka, kolejny singiel, kolejne to, znowu sukces, znowu nagroda, nie? I trochę wpadłam w rutynę, a dla artysty, dla mnie rutyna to zabójstwo, więc po prostu musiałam się, wiesz, z tych wszystkich takich ogranych ścieżek i tego, co działa, zamknąć, wziąć to na chwilę na bok i wiesz, i poszukać czegoś nowego, czegoś, co znowu mnie zainspiruje i że będę się czuła taka, wiesz, żywa, jak się teraz czuję. Bo wydaje mi się, nie jestem pewien tego, ale kiedy jest się w takiej bardzo dużej wytwórni, to trzeba pokazać ten materiał wytwórni, zaprezentować go szefom i tak dalej. Hity oczywiście, że łykali, że tak powiem, What You Do, Cool Me Down, no to były hiciory radiowe. A tutaj jak puszczałaś tym szefom wytwórni ten materiał z tej polskiej płyty, jakie były reakcje? Wiesz co, nie ma już wytwórni, także, także to byłoby się bez tego. Natomiast wiesz, no ja wiem, że ta płyta to jest coś innego i to nie jest takie oczywiste i to jest zaskakujące, natomiast to jest cały czas w klimacie pop, to jest cały czas pop, tylko urban pop, taki pop, którego się bardziej słucha może na Spotify'u niż na przykład w radio, wiesz, taki, który ty sobie puszczasz w domu i ja. Okay. Bo ja skojarzyłem trochę melodię piosenki tytułowej, mi się lekko kojarzyła z Xanaxem, a czy dostałaś jakieś inne porównania na przykład tego materiału właśnie polskiego? Nie, jeszcze żadnych porównań nie dostałam, bo jakby ta piosenka Gaia Hornby to na płycie to zupełnie będzie jeszcze inaczej, więc to też nie jest... Reprezentant sam taki dobry. Tak, to przede wszystkim tekstowo dla mnie to było ważne, żeby to wypuścić przed płytą, żeby jakby jednak to opowiedzieć coś, natomiast muzycznie tam się jeszcze będzie dalej zmieniało i nie wiem, czy można... Nie wiem, jest to bardzo świeże, jest to bardzo nowe, ciężko mi do tego jakoś... Gdzieś to przyrównać. To jest ciekawe, powiedz mi, czy ty już się w ogóle przegryzłaś z tym materiałem? Tak, już mi się znudził, no. Coś, nie mam już takie numery, które, ile razy tego będę słuchać. Jeszcze mam takie numery, które robiliśmy na sam koniec, które jeszcze mi się nie przyjadły, ale to już tylko 4. Reszta już jest, wiesz, przymilona w każdą stronę.